Proszę Państwa, no dzisiaj to o masonerii mamy tutaj pod ścianę i spowiadać się. Tak. Pod ścianę i się spowiadać. Właśnie. Radio Concita. No to właśnie, że obrotowe radio, ruchome i o wszystkim mówi nasze Radio Concita. O wszystkim mówi, proszę Państwa. Bez komentarzy się nie obejdzie. Czytaniu ksiąg nie ma końca. My tu mamy, proszę Państwa, komentarze właśnie. Książka czytana od końca do końca ma tylko taki sens, że czytasz ją wiele razy, bo to są Twoje przemyślenia. One, te przemyślenia, mogą być wciąż nowe, a tak jak będą stare, to nic ciekawego. Człowiek się zmienia, struktura, mózg pływa. Także widzicie Państwo, my jako ci święci świadkowie nie jesteśmy tacy źli, bo tak naprawdę to Jezusa Chrystusa pochwycili, zamordowali, zabili. Ale kogo zabili? Świętego człowieka. I tak często bywa, że jak dobry, to złe opinie, które prowadzą do pochwycenia, do jego śmierci. Tak jak w przypadku Jezusa, który powiedział, że jeżeli mnie prześladowali i was prześladować będą, jeżeli słowo moje zachowali i wasze słowo zachowają. Nie jest sługa większy nad Pana swego. Czyli Jezus Chrystus jest Panem. Uznaj to, że Jezus Chrystus jest Panem. I trzeba to wiedzieć, że będziemy prześladowani. Dzisiaj też był taki program, tu jeszcze będzie kilka razy się powtarzał w internecie, proszę Państwa, że zwiększyć oglądalność swojego programu, żeby 35 tysięcy, to trzeba kupić, trzeba opłacić. I tu był przykładowo, pokazane było telefon do internetu i proszę zwiększyć oglądalność tego mojego filmu 35 tysięcy, żeby to było oglądalności. I wtedy ludzie dzwonią, o, kochamy was, wspaniali jesteście. I to się nakręca. No, ja proponuję, żeby sobie łapką zrobić ze 2-3 razy sobie i tak puścić to w obieg. Ale tu robią, wiesz, że 35 tysięcy oglądalności. I teraz błędne wnioski, błędne pojęcia, błędne myśli, że coś jest bardzo dobre, prawda? To ma dużą oglądalność. Różne dupki, różne głupki, także i czubki w ten sposób myślą. No Mareczek to mówi, o, zobacz, pokażę ci film, który ma no milionową, miliardową oglądalność. Jakaś baba baletowo tańczy od ściany do ściany, nie wychodząc ze swojego domu i że to jest rewelacja. Ja mówię, słuchaj, być może zadzwoniła najpierw do biura internetowego, proszę zwiększyć moją oglądalność 35 razy, tysięcy razy, tysięcy razy. No i taki Mareczek, nie jeden przecież taki Mareczek jest, myśli sobie, że to jest film super, że to znaczy coś, że to jest wielkie super, a to wszystko nieprawda, gdy nadaje nasze radio. Ale że w ogóle to KFM, Euro, Concita, Barbie, Baby, Langston, Extra. Także proszę być koniecznie z nami i już będzie ok. I już będzie w porządku. Gdy nadaję nasze radio, to KFM, Euro, Concita, Barbie, Baby, Langston, Extra. Proszę Państwa, czyli że my jako święci w dniach ostatnich tego złego systemu rzeczy nie jesteśmy tacy źli. Świadkowie Jehowy nie są tacy źli. No, jako ludzie niedoskonali popełniają błędy, proszę Państwa. Ale u nas, u Świadków Jehowy, nikt nie będzie myślał, że nawet jeżeli prawdą by to było, że oglądalność jest 35 tysięcy przy tym filmie, to ten film jest dobry. Bo przecież oglądają ci, którym to odpowiada.
Posłuchaj jeszcze. Człowiek oddany, podziwiamy pan kto? Krajski, tak? Oddany. Tak, są chceni. Taka, że my jesteśmy szczerzy, my mówimy prawdę, jako ludzie wierzący. Ja wiem, że jest wiele osób takich, którzy by tak samo mogli powiedzieć. No ale ja to przynajmniej mówię, że jesteśmy niedoskonali i że nawet jak jesteśmy nie wiadomo jak święci, no to jesteśmy też niedoskonali, popełniamy błędy. Ale co się liczy? Liczą się, proszę Państwa, dobre zamiary, dobre intencje. Natomiast te złe intencje, no to się też jakby to wyczuwa. W świecie nie ma zgody na Polskę. No słucham się, Rysiu. Jeśli chodzi o poważnych graczy, poważnych bandytów,
na scenie politycznej. Ale malutka? Karty, oni się nie życzą suwerennej Polski. Malutka, to ona gdzieś może pod tą całą maszyną. Gdzieś tam jest ta malutka. Bo przecież ja nie mam. Ale bądź moje, no. Może nie zdziwienie, ale właśnie bez przesady. No nie wiem, ta zagrzenie, ta zagrzenie. Nie chce najwyraźniej być prezydentem suwerennej Polski. Tak, tak, tak. Że on chce być jednocześnie prezydentem Polaków. No. Ja też tu posłucham, bo może być, ja nie wiem, to wszystko to taki pierdolnik nagły, a ten Bielecki dzwoni. O! Ja już mówię, już jestem na nogach, już przez ten bazarek biegnę, już na nogach jestem. Ja mówię, cholera, nie może poczekać 5 minut. No, pozdrawiam. Rysia, ty masz jeszcze taką długą chyba gdzieś tam. Cała ta impreza, ta wielka orkiestra. A, ta długa, no to słuchaj. Ja nie wiem. Tu ja jedną mam długą. O Grabowskiej. Weź do Grabowskiej szuflady tam tego. Tam są jakieś widelce, jakieś gówna. No. Jak długa, to ja ci przyniosę jutro, bo nie wiem, bo to może być twoja, bo ja nie wiem, czy to Grabowskiej, czy to nie Grabowskiej. No. To może być. Ja jutro kupię takie łyżki metalowe, takie długie. Gdzieś one widziałam w sklepie, jako ta żona Bieleckiego. To rzecz mała, rzecz większa te szczepionki, prawda? Ten przykład szczepionkowy. Nie. Było mi się już tak za 5, za 6. Bezprawne, godzące. Tak. Twoja żona stała na przystanku, była twoja żona. Tak, myśmy pogadały, pojechałyśmy razem, nie wiem co tam, chyba 105. I ja ten jeden dla przystanku i w prawo i ona pojechała dalej. No. A ona mówi, czy ja jadę do domu spać? Ja mówię, nie, do pracy. I żeśmy poszły. No. Co dalej? No pan prezydent ostatnio i to są rzeczy największego kalibru, proszę państwa, największego. Jestem w środę, słuchaj, ale jest jeszcze inna sprawa. Rozkaz, bo przecież wola prezydenta jest rozkazem prezydenta. Dowodzi Wojskiem Polskim, jest jego najwyższym zwierzchnikiem. Dowodzi to nieprecyzyjne słowo. Wiecie państwo, mamy takie prawo, które tego nie precyzuje. Kto właściwie w stanie wojny dowodzi Wojskiem Polskim? Czy szef sztabu, czy minister obrony, czy prezydent, czy premier? Niejasność. No więc tej niejasności nie uporządkowano, ale pan prezydent podpisał, że lecą nasze F-16 do Syrii, inaczej spec oddziały jadą do Iraku. Jesteśmy w stanie wojny. Zostało to przeprowadzone w sposób pokątny i oszukańczy, ponieważ przedstawiciele pana prezydenta, pracownicy jego kancelarii, w żywe oczy zaprzeczali wojennemu charakterowi tego zaangażowania. Kiedy to parę tygodni temu nastąpiło, to ja pamiętam, tak, stał w telewizji taki jegomość i mówił, nie, oni tam szkolić. To nie jest wojna. No to jest wojna. I nie ma co tego odwijać. Otóż, skoro to jest wojna, skoro już koledzy, koleżanki demokraci, ja nie jestem demokratą, ale oni są demokratami, no to skoro już hołdujecie tym przesądom, no to może byście przynajmniej jakąś debatę parlamentarną na ten temat urządzili. Czy Polska idzie na wojnę, czy nie idzie? Nie, nie ma żadnej debaty parlamentarnej i nikt o to nie pyta. Jeszcze 4 lata temu pytał Krzysztof Wyszkowski za poprzedniego rządu, czy my idziemy na wojnę w 2012 roku, kiedy się ważyły losy, czy Imperium Amerykańskie zaatakuje Iran w interesie Izraela i my mielibyśmy być takim kwiatkiem do kożucha w tej wojnie. Krzysztof Wyszkowski pytał, czy my idziemy na wojnę i upominał się o debatę parlamentarną. Teraz nawet Krzysztof Wyszkowski się nie upomina. O pół debaty się nie upomina. Czym się zajmuje? No niestety właśnie. Wszedł do kolegium IP i zajmuje się w programach telewizyjnych celebrowaniem postaci pana ambasadora szefa Kawalska. Proszę państwa, wracając do prezydenta, bo o niego padło pytanie. Pan prezydent podpisał ustawę, która stwarza możliwość wyrażenia przez niego, prezydenta, zgody na użycie ostrej amunicji przez wojska obce na terytorium Rzeczypospolitej, poza terenem poligonu i także w czasie pokoju. To jest
jest moim zdaniem osiągnięcie granicy zdrady narodowej. To jest stwarzanie formalnych ram dla ewentualnej okupacji Polski, ni mniej, ni więcej. Oczywiście, że do tego jest potrzebna zgoda prezydenta, ale przecież ten prezydent powołuje się na dziedzictwo poprzedniego, za poprzedniego prezydenta, świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. Świętej pamięci Lech Kaczyński właśnie tym się wsławił, przeszedł do historii jako sygnatariusz kilku aktów, które skutkowały uszczupleniem suwerenności państwa polskiego. Słynny traktat lizboński. To była abdykacja suwerenności na terytorium Rzeczypospolitej. To właśnie w wyniku działania tego traktatu. Polscy mężowie i żony stanu muszą się tłumaczyć eurokołchozowym biurokratom. Muszą zdawać klasówki z demokracji. No więc, skoro się obecny prezydent powołuje na dziedzictwo, to jaką ja mam gwarancję, że postawiony w obliczu jakichś bliskich, niesprecyzowanych nacisków, nie podpisze tej ustawy, która stworzy możliwość strzelania nie wiadomo do kogo przez armię obce na terytorium Rzeczypospolitej. Oczywiście będą nas uspokajać, że to tylko do zielonych ludzików. Ale kto będzie nominował na zielonego ludzika? Kto będzie decydował o tym, kto jest w bieżącym sezonie, kto jest zielonym ludzikiem? Pan prezydent Duda w ostatnim, nie wiem, 4 lipca tego roku w Kielcach wygłosił haniebne przemówienie. Hańba, hańba, hańba Polakowi, polskiemu politykowi, mężowi stanu, hańba Andrzejowi Dudzie, prezydentowi Rzeczypospolitej, za te słowa, które wypowiedział w Kielcach 4 lipca. To było przemówienie w rocznicę prowokacji kieleckiej 1946 roku. Prowokacji, która skutkowała śmiercią kilkudziesięciu osób w większości narodowości żydowskiej. Historycy nie mogą dzisiaj mieć cienia wątpliwości, że ta masakra była efektem operacji, kombinacji operacyjnej sowieckich służb z wykorzystaniem polskojęzycznej ubecji, milicji, wojska kierowanego przez komunistów. Nie ma co do tego wątpliwości. I otóż pan prezydent Duda w tej sprawie powinien mieć jedną rzecz do powiedzenia. Powinien powiedzieć: patrzcie, patrz świecie, patrzcie narody. Do takich rzeczy dochodzi, kiedy nie ma państwa polskiego. Do takich rzeczy dochodzi, kiedy nie ma suwerennej polskiej władzy, kiedy nie ma lojalnego wobec tej władzy policjanta, funkcjonariusza, bezpieki, wojska, administracji. Tym to grozi. Tym to grozi. Kiedy jacyś socjaliści, narodowi niemieccy czy międzynarodowi sowieccy stawiają w stan likwidacji państwo polskie, no to wtedy wydarzyć się mogą straszne rzeczy, jak w Jedwabnem w 1941 roku, czy w Kielcach w 1946. Tak powinien powiedzieć stojący na narodu czelny mąż stanu. Ale pan prezydent Duda przyjął narrację obowiązującą w propagandzie światowej, w propagandzie suflowanej, a jakże przez Żydów, ale podejmowanej przez wszystkie maszyny propagandowe zwycięzców i przez Niemców. Przez Amerykę, maszyny i przez propagandowe. To jest narracja, w której tego typu straszliwe zbrodnie zapisuje się na konto państwa i narodu polskiego. Tak? Na konto państwa i narodu polskiego. Zbrodnie, do których doszło właśnie dlatego, że państwa polskiego zabrak. Gdybym ja rozumował w ten sposób, gdybym ja używał takiej retoryki, no to mógłbym śmiało powiedzieć, że Żydzi z getta warszawskiego sami się zapakowali do wagonów i wywieźli do Treblinki. No, bo SS-mani tam z rzadka i w niewielkiej liczbie doglądali tylko tego interesu, prawda? I generalnie miewali długie przerwy obiadowe, a policja żydowska i Judenrat same gorliwie, ale przecież nie jesteśmy ludźmi tak bezdusznymi, nie jesteśmy łajdakami i kłamcami, którzy by w taki sposób przedstawiali tę sytuację.
była jurysdykcja niemiecka na tym terytorium, prawda? I w związku z tym wiemy, że powiedzieć, że getto warszawskie to jest żydowska sprawa i Żydzi sami siebie powinni przeprosić, tak? Za zbrodnie popełnione na terenie Warszawy i innych miast. Że to by było łajdactwo. Wiemy, że to by było właśnie bezduszne i sprzeczne z prawdą historyczną. Otóż zapisywanie na konto państwa i narodu polskiego takich przestępczych czynów jest kłamstwem łajdactwem. I uważam za oburzające przyłączanie się do tego kłamstwa i żyrowanie tego łajdactwa przez prezydenta Rzeczypospolitej. I sądzę, że motywacje w tej kwestii naprawdę nie mają znaczenia. To znaczy, co jest w post-PRL-u ogarniętym dobrą zmianą, co jest głupotą, a co agenturą, naprawdę co do skutków, wszystko jedno. To jest w związku z tym odpowiedź na pytanie o możliwość twórczej współpracy dla Polski z tą formacją polityczną. Jakie są możliwości współpracy i kooperacji? Zresztą, proszę pana, co do mnie, to nie wyznaję filozofii im gorzej, tym lepiej. I w swoim czasie dałem tego dowód, kiedy mnie pytano, na kogo oddam głos w drugiej turze wyborów. Także proszę państwa, my tu mówimy o świadkach Jehowych, ale rzeczywiście nasze siostry też chcą być świętsze, a to się mówi od papieża, bo ja byłam jako pionierzy byliśmy zapraszani przez siostry, które gotowały obiady, to nieraz ja zjadłam też ze 4 obiady, proszę państwa, jak piękna i młoda byłam, biegałam po oto drzwi i do drzwi. Szerzymy dziś Jehowy słowa treść po świat i miasta. Proszę państwa, dokarmiały mi siostry i też jedna drugiej nie mówiła, że ja byłam tutaj, bo żeby zjeść 4 obiady, to też trzeba, żeby było cicho, sza, gdy nadaje to nasze radio. Tok FM Euro, Koncita, Barbie Baby, Landstrom Extra. Już teraz państwo rozumiecie, o co chodzi. No takie życie jest. Jesteśmy niedoskonali wszyscy od Adama i Ewy, skażeni grzechem. No i Bóg nam to wybacza, ale my nie możemy tak brnąć bez końca. Tylko Wojsko Polskie może być gwarantem bezpieczeństwa państwa i narodu polskiego. I sprowadzanie na terytorium Polski jakichkolwiek innych wojsk jest złem. Jest po prostu wpuszczaniem lisa do kurnika. Jest jakimś tragicznym nieporozumieniem i proszeniem się o nieszczęście. Czy łatwiej będzie prezydentowi Dudzie, pani premier Szydło i ich ministrom, czy łatwiej będzie stawić czoła żydowskim roszczeniom wysuwanym coraz bezczelniej wobec Polski, kiedy będą w Polsce stacjonować wojska amerykańskie, czy kiedy ich tam nie będzie? Kiedy będzie łatwiej? Kiedy będzie łatwiej zająć pryncypialnie polskie stanowisko w tej sprawie? Mówi się wiele o bezpieczeństwie Polski, ale jednocześnie jest podtrzymywana doktryna utrzymywania narodu polskiego w stanie rozbrojenia. Naród polski pozostaje najbardziej rozbrojonym narodem Europy i aktualna władza nie myśli zmieniać tego stanu rzeczy. W Polsce, proszę państwa, statystyka sprzed paru lat, jeszcze sprzed wybuchu wojny ukraińskiej, na 100 Polaków 1,3 sztuki broni palnej. W ostatnich latach może to się troszkę podniosło, ale proszę państwa, ja nie wysuwam, nie formułuję żadnych księżycowych koncepcji. Nie odwołuję się do jakichś egzotycznych koncepcji, niewidzianych, niesłyszanych. Krótko mówiąc, niczego nie wymyślam. Ja tylko chciałbym, żeby Polacy byli nie gorsi niż inni. Ja nie chcę, żeby Polacy byli z dziećmi specjalnej troski i żeby cieszyli się jakimiś wolnościami, którymi nie cieszą się inne narody. Nie, ja bym chciał, żebyśmy na
na początek byli zaledwie nie gorsi niż inni. No więc, co do tej broni, tak? W Republice Czeskiej kilkanaście sztuk broni palnej na 100 Czechów. Na Białorusi 7-8. Na Białorusi. W Rosji, o, tymczasem zmienili tam prawo. Ułatwili dostęp do broni palnej. Co, słyszycie państwo, żeby się wystrzelali Rosjanie jakoś nawzajem? Nie. Prawda? Nie. W Polsce nawet ludzie kupili setki tysięcy broni czarnoprochowej, bo na to nie trzeba zezwoleń. Słyszymy o jakichś samosądach sąsiedzkich? Nie. Nie, bo to są wszystko brednie. To jest tylko propaganda pacyfistyczna, antyzbrojeniowa propaganda, antywolnościowa w istocie, którą podtrzymuje rząd socjalistyczny, który z jakichś powodów lęka się własnych obywateli. Dalej ta statystyka w Niemczech. Niemcy przecież się specjalizują w trzymaniu samych siebie za twarz, a u nich jest kilkadziesiąt sztuk broni palnej na 100 Niemców. I mają wielki program zbrojeniowy, 130 miliardów euro do wydania w ciągu najbliższych 15 lat. Ale w Polsce w ramach dobrej zmiany obowiązuje taka linia propagandowa, że Rosja zagraża. I otóż ja się nie sprzeczam. Rosja zagraża. Ja tylko twierdzę, że nie tylko Rosja zagraża. Że nie tylko Rosja zagraża. Że nie, Moskwa nie jest jedynym centrum, które nie żywi entuzjazmu dla polskiej suwerenności państwa. Ale jednocześnie i każdy otóż, kto o tym w Polsce powie, to mówię, że nie tylko Rosja stwarza zagrożenie dla polskiej suwerenności. Każdy, kto o tym powie, ten zostanie napiętnowany jako ruski agent, albo po prostu zagłuszony na śmierć, co jest najważniejsze. I problem polega na tym, że w ramach dobrej zmiany macie państwo poszerzony jednolity front kłamstwa i przemilczenia. Ja myślę, że ta radość to będzie szukanie z kokuszki kabinie, ale jeszcze nawet może przez ponad tydzień Woźniacka, od któregoś bardzo odległego miejsca, na którym się znajdowała w światowym rankingu dwa lata temu, została w jakiś sposób pokonana ta jej słabość przez nią samą właśnie i doprowadziła do tego, że oprócz wygrania turnieju wielkoszlemowego jest obecnie pierwszą rakietą w rankingu światowego kobiecego tenisa. Przed nami finał rywalizacji mężczyzn Roger Federer. Niektórzy twierdzą, że to nie jest małe marynieci. Rozgrywa wspaniały turniej. Ale to może być bardzo ciekawy mecz, w każdym razie może być bardzo widowiskowy. A co do wyniku, dlaczego no, Polacy mają być może ten mecz wygrać w trzech setach Federer, jak w pięciu setach Cilic. Wiecie państwo, a, pan prezes Katarzyna Strączyk twierdzi, że kluczowe będzie dużo większe doświadczenie Rogera Federera. Wiadomo, że w tych nerwowych momentach będzie to on wytrzymywał, czyli będzie się nerwował, bo wiadomo, że gra jest najlepsza na świecie mężczyzną, który ma mnóstwo tych tytułów, on by koniecznie chciał ten jeden mieć jeszcze prawdę do kolekcji. Ale myślę, że będzie ciekawe przede wszystkim dlatego, że to jest pierwszy chyba przeciwnik Rogera, który dobrze serwuje. I faktycznie bardzo dobrze serwuje, statystyki są niesamowite, no i poprawił backhand. Zdaniem dla dorosłego człowieka może upatrywać swoje szanse w bardzo mocnym serwisie. Jeżeli będzie miał co najmniej skuteczność, myślę, że 80% przy trafionej 70% pierwszego podania, to raczej nie straci serwisu. Bo tym bardziej, że no, nie jest taki czytelny jego serwis. Mnóstwo tenisistów próbuje wyczytać, w którą stronę podaje, ale to nie jest takie proste, bo to jest niesamowita szybkość 210 km na godzinę. To jest nie 180, więc nie są duże problemy z retrenowaniem tego serwisu. Natomiast trener tenisa Mario Turowski liczy, że będzie to bardzo ciekawe spotkanie. Mam nadzieję, że mój typ i mój faworyt wygrali. Chciałbym, żeby było co oglądać, żeby to nie było w jedną stronę. Krótki pojedynek, gdzie Marina zeźwią nerwy, trema i nie będzie mógł nic zagrać. Na pewno musi mega dobrze serwować, co jest jego największą bronią. A potem to już mi ciężko jest powiedzieć, bo jakby to ktoś wiedział, co zrobić z Rogerem, to by to już zrobił. Początek finału Roger Federer Marin, czyli Open o godzinie 9.30 i przypomnę jeszcze, że dziś o 16.00 rozpocznie się indywidualny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem z naszymi reprezentantami, oczywiście z liderem Pucharu Świata Kamilem Strochem. Za dziś to wszystko, dziękuję, do usłyszenia. Także proszę państwa, politycy nie są od tego.
Właśnie, że politycy nie są od tego, ale tylko od tego, żeby czynić wachlarz możliwości, różnych, wszelkich możliwości. No ten Grzegorz Braun, on nie jest zły, jak jest inteligentny facet. Proszę Państwa, no i wracamy do tych naszych świadków niebawów. Przecież Jezus Chrystus powiedział, że gdyby on zaczął naciskać na ten internet i używać internetu, to by miał zero oglądalności. Że nikt nie chciałby go słuchać, bo Jezus powiedziałby, kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie, że my mamy być neutralni politycznie, jak to chrystianizm postępował w pierwszym wieku naszej ery, co jest takie kosmicznie obce dla przeciętnego człowieka teraz, gdzie ludzie umierali, dzieci płakały, ludzie ginęli, a potem to jeszcze inne nieszczęścia diabeł wymyślił, że na Sybir wysyłali na Sybir, na Syberię po prostu. Gdy nadali nasze radio. I że w ogóle KPFM, Euro, i Kończyka, i Barbie, i Baby, i Longstrom, jeszcze, że i Ekstra. Nasze kochane zdjęcia pamiątkowe. Wszystko jest ciekawe, państwo zobaczy. No bo ten Grzegorz Braun, on myślał, że on jest najważniejszy. Dobrze, niech będzie. Ale też ważna jest muzyka, proszę Państwa. Ważna jest muzyka. Mówię na dalej, do tego rozmowy z sekretarzem stanu USA. To tak wyglądało wczorajsze posiedzenie Rady Politycznej Baby, Langstrom, Ekstra. Nie poddawajmy się jednak. Nie poddawajmy. Komitetu Joachima Brudzińskiego. Szef partii Jarosław Kaczyński przekonywał, że Sobolewski podoła nowym obowiązkom. Świetnie się orientuje w sprawach partii, rzetelny, sprawny, pracowity. W związku z tym nie było tutaj żadnego powodu, żeby nie dokonać zmiany. Podczas posiedzenia Rady prezes Kaczyński spotkał się również z amerykańskim sekretarzem stanu Rexem Tillersonem, który kończył swoją wizytę w Polsce. Ja miałem okazję podziękować za to obecne nastawienie do Polski. Bo rzeczywiście nieczęsto w naszej historii zdarzało się, żeby to nastawienie było tak dobre. Na posiedzeniu Rady Partii podjęto również uchwałę mówiącą o tym, że politycy, którzy w ciągu ostatnich 3 lat opuścili PiS, nie będą mogli startować z list tej partii w nadchodzących wyborach samorządowych. Michał Fedusio, Polskie Radio. W Zakopanem dziś konkurs indywidualny Pucharu Świata w skokach narciarskich. W zawodach wystartuje 10 Polaków. Do startu podchodzę z optymizmem, mówi Maciej Kot. Oczywiście z pozytywnym nastawieniem, jak to Kamil powiedział, do boju. Mamy mało czasu na regenerację, także każda minuta jest bardzo ważna. Trzeba odpocząć, zregenerować nogi, zregenerować siły. Plan jest taki sam, oddać te 2 dobre skoki, zrealizować swój plan i latać daleko. Wczoraj w konkursie drużynowym Polacy zwyciężyli po raz pierwszy na wielkiej krokwi, a Kamil Stoch skokiem na odległość 141,5 metra ustanowił rekord skoczni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Tak, słuchaj, słuchaj. 8.33. Zapraszam teraz na felieton Piotra Węża. Radio kończy. Doktorat, ale stracił go. Także wiecie Państwo, doktorat za czasy kopać. Internet, a kotlecik nadal ładnie pachnie. Dlatego złośliwi pytają, czy zaąże także PSL. Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego. Obrotowe radio. Był i będzie tutaj u nas Michał Kamiński zastąpił w PSL-u Mieczysława Baszkę, który porozumiał się z partią Jarosława Gowina. Dlatego w szoku są także podlascy wyborcy i działacze Prawa i Sprawiedliwości. Najlepiej skomentował to obecny minister Mariusz Błaszczak jeszcze w 2014 roku. To wtedy po raz pierwszy użył porównania, które na stałe przygnęło do ludowców. Skoro PSL oplotło Polskę zieloną pajęczyną nepotyzmu i korupcji, to Mieczysław Baszko musiał do tej pajęczyny dołączyć kilka swoich nitek. Nowy poseł Porozumienia przez prawie rok był marszałkiem województwa podlaskiego z ramienia PSL-u. Jego poprzednikowi z Platformy prokuratura postawiła zarzuty ustawiania konkursów na stanowiska, a potem sprawę umorzyła, a podobne oskarżenia kierowano pod adresem Mieczysława Baszki. Ale dziś prokuratura interesuje się nim zupełnie innego powodu. Mówisz, z tym mikrofonem coś nie tak, prosto, wczoraj sobie słuchała, a pierdki z duchem płynie. Śledczy sprawdzają, czy Mieczysław Baszko znieważył starostę Sokółki. Piotr
Rećko z Prawa i Sprawiedliwości złożył zawiadomienie do prokuratury po tym, jak w listopadzie ubiegłego roku ówczesny poseł PSL-u nazwał go niemieckim faszystą. Szanowni Państwo, do wymiany zdań doszło w czasie uroczystego otwarcia powiatowej drogi w podlaskiej gminie Suchowola. W jednym miejscu spotkali się lokalni politycy PiS-u i PSL-u i wszyscy chcieli pochwalić się swoim udziałem w tym sukcesie. Chwalił się poseł Mieczysław Baszko. I pamiętajcie, że to Mieczysław Baszko razem ze Związkiem Gmin Wiejskich. Wszyscy poparli mnie i minister Marek Sawicki. I chwalił się burmistrz Suchowoli Michał Matyski, ale także z PSL-u. Założyliśmy zapowiedź Sokolski. No i dzięki temu dzisiaj możemy się wreszcie cieszyć. Te słowa rozgniewały Piotra Rećkę z Prawa i Sprawiedliwości, bo starosta od lat narzeka na współpracę z rządzącymi w regionie ludowcami. Niestety, ale pan burmistrz za każdym razem rzucał nam kłody pod nogi. Za każdym razem nie chciał z nami realizować i rozmawiać na zasadzie partnerskiej. Zobaczcie, proszę Państwa, tutaj jest... Mieczysław Baszko co chwilę zagłuszał wystąpienie starosty z PiS-u, co widać i słychać na nagraniu opublikowanym przez internetową gazetę powiatu sokólskiego. Dziękuję bardzo, gratuluję wszystkim mieszkańcom i wszystkim ludziom. Kluczowy moment został wycięty, ale można go znaleźć na YouTubie, na kanale lokalnej stacji Sokółka TV. Panie pośle, pan spokojnie, bez nerwów. Ignacy Krucz, niemiecki faszysta. Ostatecznie wszyscy razem przecięli wstęgę. Prokuratura zbiera materiał dowodowy, a starosta zawiadomił Komisję Etyki Poselskiej. Na razie bez skutku. Co ciekawe, następca Mieczysława Baszki w PSL-u, Michał Kamiński, zapowiedział, że jego klub będzie domagał się zaostrzenia kar za propagowanie faszyzmu. Chcemy, by były mocniejsze kary. Swojego posła PSL nie chciało nawet upomnieć. Teraz to problem porozumienia. Dla Jarosława Gowina nie ma to jednak znaczenia. Pytany o to mówi o pełnym zaufaniu do Mieczysława Baszki, ale podlaski PiS nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Poseł Baszko nie wyklucza bowiem, że będzie ubiegał się o stanowisko starosty Sokólskiego w nadchodzących wyborach. Czy PiS odstąpi zajmowany obecnie urząd? I co na to obecny starosta? Jestem ciekaw, czy Piotr Rećko powtórzyłby swoje słowa z listopada. Piękne przesłanie zagłuszane przez posła PSL. Powinniśmy razem być ponad podziałami, bo człowiek nie wie, po jakiej drodze jedzie. Czy po drodze powiatowej, czy po drodze gminnej. Tego nikt nie wie. Tego nikt nie wie i absolutnie droga powinna tylko i wyłącznie je łączyć. Droga we wsi ciemne połączyła mieszkańców, ale skłóciła polityków, którzy mają ze sobą współpracować. Trudno to sobie wyobrazić. Razić, gdy takie wartości jak Prawo i Sprawiedliwość zdają się przesłaniać zielona pajęczyna. Piotr Wąż, do usłyszenia. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 8:38. Gość Polskiego Radia 24. W studiu Polskiego Radia 24 Andrzej Pomarański, politolog, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Na początek chciałabym porozmawiać o wystąpieniu ambasadora Izraela w czasie uroczystości 73. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Anna Zari, ambasador Izraela, skrytykowała nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej i zaapelowała o jej zmianę. Mamy kolejnej wypowiedzi. Premier Izraela apeluje o wycofanie przyjętej przez Polski Sejm nowelizacji ustawy o IPN. Z kolei Instytut Yad Vashem w oświadczeniu stwierdził, że tu cytat, ograniczenia wypowiedzi naukowców i innych osób na temat bezpośredniego lub pośredniego współudziału Polaków w zbrodniach popełnionych na ich ziemi podczas Holokaustu są poważnym zniekształceniem. Polskie władze odpowiadają na krytykę przepisów. Mówią, że nowelizacja ma na celu ukazanie prawdy historycznej, a nie zablokowanie prowadzenia badań. Jak pan ocenia wystąpienie ambasador Izraela? Trzeba powiedzieć, że to dosyć mocne i chyba dziwne jednak w kontekście wczorajszej rocznicy wystąpienie, bo jeżeli państwo Izrael ma jakieś zastrzeżenia co do tych przepisów, to są różnego rodzaju inne sposoby, kanały dyplomatyczne, gdzie można o tych kwestiach rozmawiać. To była swego rodzaju manifestacja, bo Anna Zari nie wygłosiła przygotowanego wcześniej tekstu i w spontanicznym przemówieniu w obecności premiera Mateusza Morawieckiego wskazywała właśnie na potrzebę korekty tych zapisów. Czy spontaniczne, to jest trudno powiedzieć, bo to, że nie było wygłoszone czy odczytane z kartki, to nie znaczy, że spontaniczne w tym kontekście, że wcześniej nieprzemyślane czy nieprzygotowane. Trudno byłoby zakładać, że ambasador, czyli dyplomata, osoba, która na co dzień zajmuje się tego typu relacjami, od tak po prostu powiedziała coś, bo przyszło jej do głowy podczas tego wystąpienia. Ale miejsce i sposób wygłoszenia rzeczywiście był bardzo mocny. No i pytanie jest
takie, z czym to jest związane, bo tu widzimy nie tylko pojedyncze wystąpienie pani ambasador, ale też reakcję izraelskiego rządu i inne komentarze w tamtejszych mediach. W związku z tym wygląda to jak, tak, jakby to była jakaś skoordynowana akcja czy przemyślany zaakcentowanie pewnych kwestii. Natomiast tak jak mówię, przy tej konkretnej okazji, w tym konkretnym miejscu wprowadzanie do dyskusji takiego tematu wydaje się trochę dziwne, bo są naprawdę inne sposoby, żeby o jakichś kwestiach niepokojących czy trudnych rozmawiać. My w tej chwili mamy z drugiej strony tą słynną ustawę senacką w Stanach Zjednoczonych 447. I w zupełnie inny sposób o tym mówimy, czy staramy się rozmawiać, więc jest to jakiś poważny incydent dyplomatyczny. Wydaje się, że polskie władze powinny z jednej strony w sposób stanowczy zareagować, ale też wyważony, żeby nie nakręcać. Mamy. I te reakcje mamy. Mamy szereg wypowiedzi przedstawicieli polskiego rządu, premiera, szefa MSZ-u, rzeczniczki rządu, wiceministra sprawiedliwości. To pokazuje też wagę tego tematu. To jest na pewno temat, który jest istotny z punktu widzenia przekazu międzynarodowego, bo to od razu zostało potwierdzone przez wszystkie międzynarodowe media, istnieje w przestrzeni publicznej, ale kontekst, w jakim to jest podawane, by sugerować, że to jest niezgoda państwa Izrael na to, żebyśmy walczyli z tym określeniem polskiej obozy śmierci, chociaż wcześniejsze różnego rodzaju inicjatywy czy dokumenty pokazywały, że tutaj mamy raczej wspólne stanowisko, tym bardziej jest to niezrozumiałe. I tutaj przytoczę wpis premiera Mateusza Morawieckiego. Polska i Izrael w 2016 roku wydało oświadczenie, w którym sprzeciwiają się próbom wypaczania historii narodów żydowskiego lub polskiego przez negowanie ofiar Żydów podczas Holokaustu lub stosowanie błędnych terminów, takich jak polskie obozy. Tam też głosiły, jedna babka, że ogródka wychodzi i mówi panie Mieszku, ej habe kajne brille, ej habe kajne brille, i kan es nicht lesen. Ona nie może tego czytać, ona nie umie. No, ja mówię, Karel Wigel, jest stare. Że pieniądze nam mówi, że nie to, nie chodzi o fundusze, chodzi o oczy, że ona powtarza, mówi, ich rady kajne bryle. No to czy idę tam, mówię o to, proszę Państwa, to. Ale z punktu widzenia interesu państwa polskiego ważne jest to, żebyśmy w sposób umiejętny zareagowali na to, czyli z jednej strony stanowczo, z drugiej strony w taki sposób, żeby nie spowodować jakichś dalszych dyskusji, no bo już wiemy, że na przykład w przestrzeni medialnej, mediów społecznościowych pojawiają się bardzo ostre komentarze, które mogą być też wykorzystywane przeciwko państwu polskiemu. Więc tu rozwaga i taka chłodna głowa, czyli podejście profesjonalne, dyplomatyczne i zadbanie o komunikacyjne przedstawienie opinii międzynarodowej tematu jest bardzo istotnym elementem. To jak pan ocenia szereg wypowiedzi na Twitterze przede wszystkim przedstawicieli polskiego rządu w tej sprawie? To jest skonowany sposób. Wydaje się, że tak, jeżeli tam na wioskę trzeba jechać, gdzie bracia polecą, że tam trzeba słów, ale jednocześnie tonują studia biblijne, czyli życie ciągle. Ciągle w ruchu, które życie w ruchu. Komentują to w sposób, gdzie pojawiają się to nie jest takie łatwe, żeby które mogą być uznane za założyć zbór. To nie jest jakaś piramida, jest to stanowana reakcja. Istotne jest też, żeby, ponieważ mamy życie, taką dosyć wymaga poświęceń, szczególnie sporu politycznego w Polsce, czyli tak, w środków wychowy są pionierzy, to się już powtarza, mówię drugi raz, pionierki, ale są jeszcze misjonarze, mówię to po raz pierwszy. Ale weźmy to w jedno. Misja, życie na misji, czyli życie poświęcenie. Jeżeli państwo umieją się poświęcać, jeżeli państwo potrafią się poświęcać, to zapraszamy. Na pewno jest to rodzaj napięcia, czy też pewnego rodzaju konflikt dyplomatyczny. No i duże wyzwanie rzeczywiście przed służbami polskimi. Także pieniążki wydajemy, ale to też jest takie poświęcenie. Jak byłam w ośrodku w Świdze, to tam bracia 3-4 samochody podstawiali i jechałyśmy na wioski. No to też niby dla nas w zborze bezpłatnie, ale bracia pieniążki, to nie muszą być jakieś wielkie dolary, talary. Pieniążki płacą, a to na benzynę, a bracia w zborze też dają na dobrą nadzieję, że to się może
jakoś tam zwraca. Ale dajemy na dobrą nadzieję, to już do szkoły nie wraca, tylko idzie na produkcję literatury. I tu w kraju jak było, i w Zelce. I wszędzie. I tu w kraju jak było, proszę Państwa, to też bracia, którzy pracowali w Betel, to też żona, gdy mąż jej i brat starszy z dworu, mąż wyruszał do pracy, nie musiała wiedzieć, gdzie do której piekarni brat jedzie, wyrusza, jeżeli chodzi o adres, bo to wszystko było w konspiracji, wszystko było, proszę Państwa, ukryte. No. Ale coś, co rodzi no nie potem, tak jak tutaj na Marszałkowskiej no była sala królewska, brat Marian Charkowski mówił, że na sali królewskiej, że na sali królewskiej, źle mówię, że na ulicy Marszałkowskiej, bo tak patrzy się na te twarze, Trumpa i tego. Na Marszałkowskiej były oficjalnie otwarte działające sale królewskie świadków Jehowy w latach 50. Wtedy, kiedy i ten brat Marian Charkowski, który mi to zdjęcie pokazywał tej sali królewskiej, Marszałkowska Chorza też siedział w latach 50. w więzieniu, proszę Państwa, doktor Krajski siedział, proszę Państwa, w więzieniu przez, jak to mówił tego, w sensie bezpieczeństwa militarnego, czyli współpraca, bo on był strasznie wściekły na świadków Jehowy. Wtedy to, no też cały czas prześladowani, no, proszę Państwa, Polska Prym wiedzie o prześladowaniu z powodu kato. No, także tu w Europie co było? Stosy, wilnie palono, ludzi palono, to było już, bo oni mówią, że w Moskwie tam prześladują świadków Jehowy za działalność ewangelizacyjną. No bo świadków Jehowy, tak jak mówię, zawsze się poświęcają i tak życie swoje układają, żeby w domu, w rodzinie był jeden pionier, była pionierka, żeby jedno dziecko młode móc twoja zrodzić się jak rosa spadająca na góry Syjonu. Także proszę Państwa, było, było takie fajne powietrze, że z jednej góry rosa spadała na pewne zmiany orzeźwiające, o jakaś babcia Felicja przychodzi. Może to przyszła doktor Felicja, ale przecież doktor Felicja Boczka lubi sama wykłady wygłaszać i ona sama chce być najmądrzejsza i tutaj na Stegnach w klubie też miała dla starszych ludzi taki wykład. Doktor Felicja Boczka, synkowska Boczka. Proszę wejść na YouTube, do Google, przez Google, wyszukiwarka Google, proszę Państwa. Bożyszkowska Boska, Felicja Boska. Boska, proszę napisać przez 2S. Felicja Boska, Bożyszkowska, synkowska Boska. No i ja tam też śpiewałam, proszę Państwa. I śpiewałam, proszę Państwa, Habanere. Śpiewałam, czego ja tam nie śpiewałam, no i nasz cały zespół też śpiewał. Także zapraszamy do kanału, tak przy okazji to mówię, też jakby, no, czyn społeczny za darmo. Doktor Felicja Boska, Felicja Boska, czy słowo Boska, przez 2L. Także w YouTube mamy, proszę Państwa, bardzo dużo, czy na YouTube mamy dużo kanałów. Ludzie lubią YouTube. Tym, że porozumieć się szybciej możesz na Facebooku. Dlaczego? Dlatego, że na YouTube to ludzie lubią oglądać. Tam piszą komentarze, to jest takie nieudolne, niezdarne. Raczej oglądają i to takie bierne jest oglądanie. Natomiast na Facebooku jest to oglądanie czynne. I ten chytry, co założył Facebook, patrzy się bardzo pilnie i czujnie, co kto tam pisze, co kto tam na tym Facebooku wypisuje, bo jak co złego, to te kanały są usuwane na jakiś czas, potem włączane. Także ten Facebook to troszeczkę
proszę państwa, podpadł wielu ludziom ambitnym, no takim jak świadkowie Jehowy, bo ja tutaj mówię o takim dobrowolnym geście, dobrowolnym czynie, to z jednej strony, ale z drugiej strony, że ktoś jest misjonarzem i działa z polecenia Jahwe, twórcy nieba, proszę się nie bać tego słowa Jahwe, bo tutaj katolicy są zapuszczeni, żyją w takiej niewiedzy, nie dość, że mają dinozaurową skorupę średniowieczną, która już pojawiła się nawet w IV wieku, 325 rok Konstantyn Wielki, który ze strachu przyjął chrzest na łożu śmierci. No to wtedy, gdy Konstantyn Wielki przyjął wszystkie te religie, połączył w jedną państwową taką Suzamę do Kuchyna Glanz, żeby mieć więcej oglądalności, żeby ludzie chętnie chodzili do kościołów. Aha, bo tu poganie, aha, bo tu jakiś Saturn, że Bóg jest pogański, coś, co my wiemy, coś, skąd my to znamy, to chodźmy, bo nam się to podoba. I tu diabeł, proszę państwa, zadziałał chyba na 100%, jeszcze nie było tych kamer takich termowizyjnych, jeszcze w ogóle kamer nie było, ani telefonu z kamerą, że można to byłoby uwierzchnić. No to tych krętaczów było bardzo dużo, oszustwa, manipulacji. Nawet jeszcze i teraz są oszustwa, manipulacji. Państwo zobaczą, jak ten samolot był rozsadzony w Smoleńsku, prawda? No to teraz brzydko oczy kłamią i teraz nie wiadomo, kto mówi prawdę, kto mówi, kto kłamie, bo nawet jak taka w tych okularach, czarnowłosa, to ona mówi z takim przekonaniem, żeby, proszę państwa, dla pewnej kliki ludzi inwigilujących też czy internet, że oni to wymyślili, inwigilacje jednostronne, że oni ciebie obserwują, bo ty dajesz pesel na miary do internetu, o tobie wszystko wiedzą, a ty nie możesz tam ani zadzwonić do nich, ani coś tam możesz, coś tam w Sejmie powiedziała, coś tam potrafię. No ale ona niewiele może, chociaż wiele potrafi. Może ona jest wielką wspaniarą, bo to w Warszawie dużo salcesonów mazowieckich, że okradają siebie wzajemnie. Może wiele potrafi, ale niewiele może, jeżeli chodzi o internet, bo co ona, gdzie ona tam zadzwoni? Ona może poprosić, proszę mi zwiększyć oglądalność mojego kanału o 30 000. No i takie córki, takie duszki, to mówię już tutaj drugi raz, bo mam pamięć kosmiczną, internetową, wypunktowaną pamięć cyfrową, jak Mareczek, że pomyślał sobie, o, to jest ten film, to jest coś. A to może być wielkie G. To, co ma dużą oglądalność, może być wielkie G. Już po raz drugi znowu mówię o Jezusie. Co jest dla nas ważne. Że jak chodził i głosił, nikt go nie chciał słuchać. A wręcz przeciwnie, tak jak dzisiaj poszedłby, pojawił się Jezus Chrystus wśród katolików, to jaką by miał oglądalność? 35 tysięcy? Raczej byłoby tak, jak było w pierwszym wieku. Podaliby go do sądu i nawet różne opcje są, jak to na Kubie. Kraj więzienniczy, to jeszcze by go wzięli, wydali na śmierć. Albo w Chinach. Jak jesteś popularna w internecie i za bardzo popularna jesteś w internecie, to ciebie wydają na śmierć. Nie, do więzienia pójdziesz. No nie muszą koniecznie wieść na śmierć. Ale była taka siostra Nancy Quinn, bo jeszcze jej piosenka była Nancy Quinn, taka pani Quinn, która 20 lat siedziała w chińskich więzieniach tylko za to, że była świadkiem Jehowy. No to nie chcieli jej zabić, bo to może byłby jakiś skandal, bo co ona zrobiła przestępstwo. No niestety, to jest jakiś taki przestępstwo. Że była świadkiem Jehowy, proszę państwa, to trzeba siedzieć w więzieniach. Trzeba siedzieć w więzieniu, gdy nadaje nasze radio. To KFM Euro, Konchita, Barbie Baby, Lansdorn, Extra. Także widzicie państwo, dojdziemy do tego filmu na temat, w internecie jest, na temat zwiększania oglądalności. Żeby ten Mareczek w końcu zrozumiał, bo on myślał, że jak jest duża oglądalność, to jest
to lepszy film jakościowo i że hurra, że super i takie te słowa oszustystyczne i na Facebooku, no i wszędzie w internecie, na YouTube też się pojawiają super. Ale to jest wszystko względne. Jeżeli Państwo będziecie mieli umysł Boży, Pana Boga Jahwe, to wy się nie bójcie, bo w Lidzbarku Warmińskim w kościele katolickim nad ołtarzem jest JHWH. A co to jest to JHWH, żydowski tetragram? To jest po prostu imię Boże, bo kiedyś pisano tylko za pośrednictwem współgłosek. JHWH. I to było tak napisane, a samogłoski dodawano w mowie, że my dzisiaj jeszcze nie wiemy, jak mówiono Jehwa, Jahwe, Jehowa. Słowacki przyjął formę Jehowa. W Kordianie napisał dwa razy. Raz napisał tak. I drżącą rękę położyłem przed tronem Jehowy. Dwa razy użył słowa Jehowa. Formę spolszczoną, formę Jehowa. No to skoro Słowacki użył, to my się nie powinniśmy obrażać na to. I powinniśmy mówić Świadkowie Jehowy. I tak jest. Przecież nie powiemy Świadkowie Jahwe, chociaż znaczeniowo to jest to samo. Świadkowie Jahwe, a Świadkowie Jehowy. Ale prędzej Świadkowie Jahwe powie ktoś, kto nienawidzi tej formy Jehowa, którą uznał Słowacki za słuszną. Także widzicie Państwo, żebyśmy przypadkiem nie dali się ośmieszyć. Poprzez brak wiedzy biblijnej, brak znajomości biblijnej. Mój kolega Mirosław Szkiłącz ze Szkoły Podstawowej dostał się do Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ze Szkoły Podstawowej. Pamiętam, że on był dość dobry z historii. To jeszcze jak był na czwartym roku, czy już, to nie miał w programie Biblii. Jak się spotkałam z nim w Białymstoku, przykładowo, bo ja tu przyjechałam stąd, z Warszawy, tam do Białegostoku i chodziłam koło fabryki, tam gdzie takie cztery bloki fajne stały. W czasie tutaj komunistycznym mówimy w Warszawie budowane faszty. Faszty to nie, to nie były faszty, to były przyrządów i uchwytów. Janek Witek mówił, że to znane były fabryka na cały świat. Znana była wszędzie, że mówiono Anglo-Ameryka Białystok, Anglo-Ameryka i przez te fasty, tam też eksperymenty robiono, że Bistor, taki materiał wynaleziono, mówiono Anglo-Ameryka Białystok, Anglo-Ameryka Białystok. Także ta nasza fonia dzisiejsza niech pozostanie w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Zapamiętaj, Anglo-Ameryka Białystok. Jak pojechałam tam, to głosiłam z Janeczką Orzechowską. No chyba jeszcze żyje. Ona już taką staruszką była i ona kiedyś po raz pierwszy do mnie przyszła z Ewangelią. Ale że ona była taka kosa biblijna, obcykana, bardzo mądra. Jeszcze mówiła o tym Dolomicie w Niemczech, co wynaleźli. Uważaj, uważaj, bo to wszystko, żeby wyniszczyć populację ludzi. Uważaj, uważaj, bo te paleoty w kosmos to wcale nie są dobroczynne. Tu chodzi o panowanie nad światem, o dominację nad światem, a diabeł tutaj reklamę puszcza. I teraz ja muszę tę reklamę usunąć na chwilę, proszę Państwa, bo na temat reklamy bardzo dużo negatywnych rzeczy tutaj będziesz miał w tych poprzednich audycjach, może nawet można powiedzieć kolejnych audycjach naszego radia Tok FM Euro, Conchita Barbie Baby Lunchroom Extra, bo w internecie na YouTube Conchita Radio Extra, Conchita Radio Conchita, to możesz od początku i od końca słuchać, czyli po żydowsku, jak to się mówi. No i z Janeczką byłam tam, proszę Państwa, u tego Mirosława Szkiłądzia. On mnie ledwo rozpoznał, a właściwie może nie ledwo, może od razu, żeśmy się rozpoznali po szkole podstawowej. No bo to było jakoś tak ze 20 lat po szkole podstawowej, a to było 25 lat temu. Także proszę Państwa, Mirosław Szkiłądź się bardzo ucieszył i żeśmy dyskutowały, ale że to wiecie Państwo, tylko dlatego on nas przyjął w domu, że myśmy się znali, bo tej Janeczki Orzechowskiej, tej naszej baronowej, proszę Państwa, co była całą szefową Unii Europejskiej po jakimś czasie, wiecie Państwo to nazwisko, tej szefowej Unii Europejskiej, wspaniała ta kobieta, to on by jej wcale nie przyjął.
ale jakoś podyskutowałyśmy tak pół godziny i potem ja za tydzień umówiłam się z Mirosławem Szkiłonciem i przyszłam z takim bratem Edmundem, który był znany na całą Anglo-Amerykę Białystok. Jego ojciec był wprawdzie i on to był na takim poziomie jak ja teraz. Wygłaszał z głowy wykłady, mówił, gadał, że u niego na zebraniach to przychodziła cała Anglo-Ameryka Białystok. Ludzie siedzieli na szafie, ludzie siedzieli na stole, ludzie siedzieli na podłodze, jak to się mówi tu w Warszawie, na ziemi, w tej największej wiosce w Warszawie, co liczy już prawie 3 miliony mieszkańców, że już prawie, że już i że nigdy nie ma 3 milionów, bo ludzie patrzą, że tu strasznie kradną i uciekają na wioskę, gdzie jest czyste, świeże powietrze, na inną wioskę. Ludzie uciekają, bo nie chcą tutaj w tej Warszawie mieszkać, w tej